Witam po tych sierpniowych upałach. Strasznie jestem zmęczony. Zmęczony jestem, jeszcze na dodatek niewyspany, więc w związku z tym ledwo gadam. Ledwo mówię. Ale niestety tak to jest, że oddycha się samoczynnie. Więc w związku z tym krew płynie, mocz się filtruje i czas nie stoi. Tylko cały czas trzeba być aktywnym, żeby przepychać tą krew przez mózg i żeby cukier z krwi filtrować i spalać. Spalać, a potem filtrować. W związku z tym zaczynam kontynuować to, co ostatnio powiedziałem o mnożeniu liczb. Oczywiście 100 razy 100 to jest 10 tysięcy. I dlaczego tak jest? Dlatego, że przy mnożeniu zera się dodają. I tak to chyba w ogóle, to jest taka prawda ogólna, że nawet zera się mogą dodawać. W sensie im więcej zer, tym większa liczba. Więc w związku z tym 100 ma dwa zera, drugie 100 też ma dwa zera i razem dwie setki pomnożone przez siebie dają jedną jedynkę oraz cztery zera. Cztery zera, czyli w sumie jest to 10 i 1000. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Tak wyszło. To pierwsza sprawa, którą chciałem powiedzieć. Dużo wrażeń mam dzisiejszych, więc w związku z tym, bo już dzisiaj byłem na YouTubie i parę filmików obejrzałem. Więc w związku z tym jest to poruszające, to co się dzieje, bo jak gdyby wszystko zmierza w jednym kierunku. W tym samym kierunku, czyli ku lepszemu, a jednocześnie gorszemu. Gorszemu, no bo, że tak powiem, każda sytuacja i każdy rozwój powoduje nowe problemy i w związku z tym w nowych problemach też będą. Trzeba sobie będzie z nimi radzić jakoś. Jakoś zmienić, jakoś kształtować. Widziałem ostatnio taki filmik o tym, jak wchodzi w życie wirtualna rzeczywistość dla bogatych ludzi, których na to stać i którzy mają komputery i którzy mają takie okulary na oczy podłączone do tych komputerów i one jak gdyby te komputery im generują do okularów taką wirtualną rzeczywistość. Czyli tak wchodzi się w świat gry tak naprawdę. I potrafię sobie to wyobrazić, bo często też mam tego rodzaju uczucie, że świat dookoła jest wyobrażony. Ruszam głową i jak gdyby zdaję sobie sprawę z tego, że każdy piksel może być wyliczony, więc w związku z tym, jeżeli się zrobi taką grę, no to tak się założy takie okulary, to jest to absolutnie realne, żeby udawać każdy piksel, żeby każdy piksel zamienić jakimś innym wyobrażonym, czy wygenerowanym przez grę. Przerażająca wizja, ponieważ rzeczywiście można zdejmować okulary z gry i być super mordercą po tych przeżyciach w grze. Gdzie się było kimś takim, to wychodzi się na ulicę i człowiek jest super mordercą. No już nie mówiąc o tym, że oczywiście to, co widziałem na filmiku o Maxa Kolonko, który mówił o tym, jak się uprowadza samolot, no to taki samolot też można wirtualnie uprowadzać albo naprawdę uprowadzać, bo jak gdyby wszystko to jest realne i do zrobienia. W związku z tym trzeba wprowadzać nowe zabezpieczenia na wszystko i na uprowadzanie samolotów, wirtualne uprowadzanie samolotów
i na gry, które generują rzeczywistość wirtualną, tak dalece posuniętą, że wchodzą co do okularów i jakby już łudzącą do bez granic. Oczywiście reklamy są tu bardzo pomocne, bo w świecie się nie ma przerywnika w postaci reklam, no ale jak gdyby można się do tego przyzwyczaić, że się pojawia jak coś na obrazie takiego, jakaś taka reklama, taki przerywnik, który jak gdyby urealnia znaczy pokazuje, gdzie się znajdujemy, czy się znajdujemy w grze, czy się znajdujemy w świecie rzeczywistym. I w związku z tym te reklamy się nie pojawiają, no chyba że zaczną się pojawiać na ulicach, że te reklamy w tej grze będą się pojawiać jako reklamy na billboardach, czyli jak gdyby nie będzie można rozróżnić, czy jest to świat rzeczywisty, czy jest to świat gry, bo i tu będą reklamy. No chyba że ze świata rzeczywistego reklamy znikną, no ale oczywiście nie znikną, no bo wszystko by się zatrzymało, więc w związku z tym na pewno nie znikną i na pewno będą i tu, więc nie bardzo mogą reklamy przerywać, ani reklamy, ani dźwięk, ani nic powtarzalnego nie może przerywać tego obrazu rzeczywistości wygenerowanej w komputerze, ponieważ i tak, no i tak się to, że tak powiem, będzie cały czas się będzie traciło nad tym kontrolę. Będzie się człowiek gubił. Będzie wygenerowana mama woła, wstawaj, wstawaj od tego komputera. No i właśnie tak to może być, że nawet mama może być wirtualna, tylko tyle, że jedzenie, picie i oddychanie nie będzie wirtualne. W związku z tym tego rodzaju gry będą powodowały wielkie schorzenia i wielkie kłopoty, tak jak palacze. Dawniej było to przyjemne i nawet myśleli, że pomocne, a potem się okazało, że jest szkodliwe. Tak samo z tymi grami będą. Wszyscy myśleli, że bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo pomocne, ale potem się okaże, że strasznie dużo chorób wygenerują i lekarze będą mieli jeszcze więcej roboty z leczeniem psychiki z takiego wirtualnego obłędu, no, który powoduje, że przestajemy rozróżniać rzeczywistość od świata komputerowego. Tak naprawdę to już w tym momencie już świat wyobraźni staje się moją rzeczywistością, w której się znajduję, także naprawdę to pewnie by mi potrzebny był lekarz, psychiatra czy psycholog, który by, że tak powiem, no, pozwolił mi na urealnienie rzeczywistości. Ale wcale nie wiem, czy tego chcę, bo, że tak powiem, bardziej myślę o tym, żeby, że tak powiem, w takiej grze wirtualnej sobie dokończyć życia, myśląc, że żyję dalej, niż żyjąc, myśleć, że już nie żyję. Więc w związku z tym te gry na pewno wejdą, na pewno się staną popularne i na pewno będą one pragnieniem wielu ludzi, żeby w ten przyjemny sposób spędzić resztę życia, bo życie się kończy i w związku z tym musi również jakoś wpływać na pozytywnej działalności, a nie na negatywnej. W tym momencie myślę, że tutaj wielkie pole do popisu jest dla pozytywnych gier. Dla takich gier, w których człowiek jest osobą odkrywającą, w których człowiek jest osobą wymyślającą, wynajdującą, kreatywną, gdzie polepsza rzeczywistość, a nie wymyśla, jak ją dokończyć, jak ją zniszczyć, jak wszystkich pozabijać, jak uczestniczyć w konflikcie, że ten Counter-Strike. Raczej takie gry pozytywne, uczące, no, zachowań pozytywnych. Takie gry są symulacyjne, czy lotu samolotem, czy uprawy roli, różnego rodzaju takie Simsy, gdzie się coś robi pozytywnego i w związku z tym, jak się zdejmie takie okulary z takiej gry,
to w tym momencie człowiek ma dalej ochotę robić tą pozytywną rzecz. No, tylko tyle, że nie można w takiej grze się wyspać. Czyli jak gdyby trzeba odpocząć od takiej gry, żeby trzeba zasnąć w sposób realny i rzeczywisty, żeby się obudzić i nie budzić się w świecie gry, tylko budzić się w świecie realnym, czyli napić się czegoś i coś zjeść. No, myślę, że to będzie dobry sposób na odchudzanie. Zauważyłem już dawno, bardzo stosowałem tą metodę, że im więcej zajmuję się komputerem, tym jestem szczuplejszy, tym mniej jem i to po prostu tym więcej spalam jednak cały czas, a nie dostarczam energii, w związku z tym ruszam się może i coraz wolniej, ale jestem coraz szczuplejszy i lepiej się czuję, więc w związku z tym na pewno będzie to dobre narzędzie do odchudzania się na przykład. Tak tego rodzaju, oczywiście nie granie wirtualne, zawody lekkoatletyczne, które jak gdyby mało tego cukru spalą z organizmu, tylko raczej jakieś takie gry, które są no obciążające umysłowo, czyli takie właśnie twórcze, takie jak no, nawet szachy dla początkujących, czy nawet jakieś takie gierki bardzo proste, pęgle, które też bardzo dużo pochłania zapotrzebowania na pracę mózgu, na pracę obliczeniową mózgu, czyli na kojarzenie, na dostrzeganie, na wysilanie umysłu i wysilanie wzroku. Czyli jak gdyby cały czas krążenie impulsów i w związku z tym zużywanie cukru, bo na impulsy jest potrzebny cukier. Przemiana cukru w dwutlenek węgla jest potrzebna do płynięcia impulsów, czyli nie spanie, a działanie, mówienie, myślenie, wymyślanie, czyli aktywna praca kory mózgowej. 100 razy 100 jest 10 tysięcy. 100 razy 100 jest 10 tysięcy, a mówiłem o tym w związku z tą metodą liczenia. Najpierw dziesiątek, potem setek, potem najpierw setek, potem dziesiątek, potem jednostek. I trzeba sobie założyć gdzieś tam w wyobraźni swojej, w swoim mózgu, taki zbiorniczek na wrzucanie wyników częściowych. Bo 111 razy 111 to jest tak. Jeżeli liczymy od lewej, to jest to 100 razy 100, czyli 10 tysięcy. Trzeba zapamiętać 10 tysięcy w liczniczku. Potem wziąć drugą jedynkę, czyli tą jedynkę od dziesiątek. I jeżeli teraz 10 razy 111. Zaraz. 10 razy 111. Ile to jest 10 razy 111? 1100. 1110. 1110, a w liczniczku było 10 tysięcy. 10 tysięcy 110. I jeszcze to jest druga jedynka, a teraz trzecią jedynkę, czyli jedynkę jedności trzeba pomnożyć przez 111, to jest 111. 10 110, 10 110, dodać 111, 10 221, 10 221. Idę do kalkulatora policzyć, czy jest to 10 221. 1111, nie, 111 razy 111. Kalkulator, dowolny kalkulator. Na karteczce nie potrafię, ale komputerem policzę. Komputer w odróżnieniu od komórek, bo komórki mają takie zwykłe mnożenie. No to się też da wyliczyć, ale
w tym kalkulatorze, w komputerze jest jeszcze pierwiastkowanie. I nawet pierwiastkowanie, nawet pierwiastkowanie trzeciego stopnia jest on o tyle lepszy i o tyle bardziej pomocnymi w tych obliczeniach, które przeprowadzam. W związku z tym, no niestety, komputer jest mi do myślenia bardzo, bardzo potrzebny. Bo jak gdyby można się nadreptać, narobić, wysilać, ale komórką niektórych rzeczy się nie zrobi. Nie policzy się, bo po prostu nie starczy na to ani mózgu, ani siły. I w związku z tym człowiek straci zapał do życia i do czegokolwiek. No może to i dla wrogów, wrogowie się będą cieszyli. Po co się wysilać? Znikaj stąd, spadaj, nie zjadaj, oddaj spadek i zabieraj, ale no, jak gdyby każdy ma prawo do życia i prawo do życia, które uzyskał od Boga i tyle, ile mu dał w genach i w ciele i w możliwościach, które każdy ma swoje i w związku z tym każdemu będą się kończyć. Trzeba spróbować wykorzystać swoje własne możliwości w taki sposób, żeby potem nie mieć wyrzutów sumienia. Oczywiście świat potworów, czyli ludzie bez sumienia, którzy myślą tylko o tym, żeby przejść do przodu i działać na swoją korzyść, jak gdyby absolutnie godzą się z tym, że wszyscy inni padną. W związku z tym na pewno chcieliby być ostatni z tych, którzy padną. No nie zazdroszczę, bo to, że tak powiem, potem się okaże, że to było właśnie najgorsze, że ten system powoduje, że wszyscy muszą paść. A jeżeli wszyscy muszą paść, no to nie jest dobry system. W dobrym systemie ludzie by wszyscy by żyli wiecznie, pokojowo i nie walczyli ze sobą. Być może taka wirtualna wizja właśnie, takiej gierki wirtualnej jakiejś pewnie, ale no można, wyobrażalna i w związku z tym możliwa. Możliwa dla tego, kto stworzył tą rzeczywistość. W związku z tym, jeżeli człowiek się chce znaleźć w tej rzeczywistości prawdziwej, no to, że tak powiem, musi się zastanowić nad tym, czy w tej rzeczywistości działa tak, jak się powinno działać. Czy można coś poprawić, coś zmienić, coś wyeliminować, ewentualnie coś ulepszyć. Coś ulepszyć, wszystko ulepszyć tak naprawdę, bo jeżeli świat idzie od złego ku gorszemu, to jednocześnie również idzie od złego ku gorszemu to polepszanie. Ale w tym świecie polepszanie trwa cały czas, więc w związku z tym cały czas się uczymy i cały czas się rozwijamy i cały czas wszystko staje się lepsze również, znaczy nasze myśli stają się coraz lepsze, a jeżeli stają się coraz lepsze, to w związku z tym cały świat się staje coraz gorszy. W związku z tym, jeżeli nasze myśli idą ku lepszemu, to mamy wirtualne okulary i cała młodzież doskonale się posługuje bronią i nawet bez broni potrafi walczyć i zabijać. I w związku z tym, no, budzimy się w świecie, w którym wszyscy wszystkich będą zabijać. I to będzie taki wirtualny świat gry, który no, pokaże, że to nie jest dobry świat i że należy zdjąć okulary i żyć w normalnym świecie. Bo normalny świat jest dużo, dużo lepszy. Zawsze. Normalny, czyli ten poza niewirtualny. W każdej rzeczywistości świat niewirtualny jest lepszy od wirtualnego. I w związku z tym zawsze dobrze jest zdjąć okulary i zobaczyć, jak on jest naprawdę. Oczywiście można je potem założyć i sobie spędzać czas na graniu, natomiast jeżeli się zdejmie okulary, no to wtedy, no chociażby do snu, no to wtedy się okaże, co jest lepsze. Czy realność, czy wysiłkami okupiona wirtualność, czyli świat za szklaną szybą. Dziękuję. Krzysztof Sylwanowicz, do zobaczenia. Zamienione.